Przerwany koncert naszej stacji, granaty hukowe i gaz łzawiący na Majdanie, gdzie wielotysięczny tłum starł się z milicją. Lider opozycji Witalij Kliczko wezwał prezydenta Wiktora Janukowycza do zabrania milicji z ulic Kijowa, aby ten nie podzielił losu obalonych Czałczesku i Kaddafiego. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w większości tych przypadków, które znamy, tak de facto, z zaniechaniem czy złym działaniem określonej osoby przecież, a nie instytucji czy państwa, a już nie mówiąc rządu. Dzieci zostały zabite przez system Tuska. Politycy domagają się wyjaśnienia przyczyn śmierci nienarodzonych bliźniąt w szpitalu we Włocławku. To nie chodzi o to, żeby pewnie łapać króliczka, tylko żeby go gonić i takie paliwa antypisowskie wykorzystywać. Czyli kto jeszcze, poza twoim ruchem SLD, zagłosuje za komisją mającą zbadać sprawę raportu WSI autorstwa Antoniego Macierewicza? Niedziela, 19 stycznia, Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika, a zaczynamy od zamieszek w Kijowie, gdzie według różnych obliczeń od 10 do 20 tysięcy demonstrantów starało się przerwać blokadę milicji wiodącą do dzielnicy rządowej. Według najnowszych danych co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Milicja przeciw protestującym wykorzystała armatki wodne, ale te nie zadziałały tak jak powinny. W Kijowie jest bowiem około minus 10 stopni Celsjusza. W tych warunkach odbywał się zorganizowany przez naszą stację koncert Solidarności z Ukraińcami. Na miejscu jest nasz korespondent Bartłomiej Maślankiewicz. I pytanie do ciebie, Bartku, jak w tej chwili wygląda sytuacja na kijowskim Majdanie? Jarce Jacyniuk zwołali tutaj, na Kijowskim Placu Niezależności, miało być nawet milion ludzi. Zwołali tych ludzi tylko po to, żeby powiedzieć, co może więcej zrobić opozycja w tej patowej już, wydawało się, sytuacji. Witalij Kliczko mówił m.in. o tym, że wreszcie należy wystawkę zrobić, czyli odsunąć od władzy prezydenta, spróbować zrobić nowe wybory i ewentualnie wybrać nowy rząd. Ale te argumenty pojawiały się już dużo wcześniej. Pomysłów na to, jak można byłoby to zrobić, Witalij Kliczko nie przedstawił. Mówił natomiast o tym, że siły, które ma rząd, ale przede wszystkim siły milicyjne, powinny przyłączyć się do narodu. To dość jasna sugestia, że nawet Witalij Kliczko brał już dzisiaj pod uwagę to, że może dojść do rozwiązania siłowego, ale rozwiązania siłowego nie ze strony władzy, ale ze strony manifestujących, opozycji. Tak się faktycznie stało. Tak zwany prawy sektor, czyli najbardziej rewolucyjna frakcja tutaj na Majdanie, dzisiaj zmobilizowana, trudno powiedzieć, czy prowokacją, czy faktycznym, autentycznym wydarzeniem, kiedy to jeden z takich konduktów automajdanu, czyli tych protestujących w samochodach, został zatrzymany przez milicję. Tam doszło prawdopodobnie do jakiejś szarpanki. Sytuacja miała miejsce kilkaset metrów od Placu Niepodległości, zaraz na ulicy Hruszewskiego. I faktycznie, zaraz jak informacja o tym pojawiła się tutaj na Placu Niezależności, ludzie zaczęli dostawać informacje telefoniczne czy w internecie. Duża grupa właśnie tej frakcji rewolucyjnej przeniosła się pod stadion Dnipro, tam na ulicę Hruszewskiego, i rozpoczęła się regularna bitwa. W ruch poszły nie tylko kamienie, bruk i proce, ale także butelki z benzyną. Te koktajle Mołotowa były na tyle duże, chociaż małe, żeby podpalić kilka autobusów, które znajdują się na ulicy Hruszewskiego i które oddzielały manifestujących od milicji Berkutu. Kilkakrotnie siły specjalne wybiegały z kordonów milicyjnych i próbowały pacyfikować manifestujących, ale z reguły kończyło się to dokładnie odwrotnie. To znaczy, to manifestujący pacyfikowali zapały Berkutu. Kilka osób na pewno zostało rannych. Jeśli chodzi o informacje oficjalne, to władza mówi o tym, że przynajmniej 20 funkcjonariuszy zostało rannych. W jaki sposób? Prawdopodobnie albo od uderzeń cegłówkami, albo od właśnie płonących butelek. Jeśli chodzi o stronę manifestujących, tutaj informacje są sprzeczne, ale ja sam widziałem przynajmniej kilkanaście osób, które nie tylko od gazu łzawiącego ucierpiały, ale również od właśnie latających cegłówek. Z jakiego powodu? Milicjanci, którzy stali za własnymi kordonami, oni również odrzucali te cegłówki. Czyli tutaj już doszło do tego, że żadna strona nie trzyma się żadnych zasad. Problem polega również na tym, że opozycja jest podzielona. Jeśli chodzi o trzech liderów, Arsena Jacyniuka, Witalija Kliczkę i pana Tiany Boka, to sytuacja jest w miarę jasna. Oni we trzech mają niedługo dyskutować o tym, co robić dalej. Pomysł pojawił się taki, ponieważ przed sekundką dosłownie Jacyniuk wystąpił tutaj na scenie na Majdanie i mówił o tym, że zadzwonił do niego prezydent Janukowycz i zaproponował mu, żeby usiedli razem do rozmowy. Jak to się zakończy? O tym decydują w tej chwili trzej liderzy opozycji. Jeśli chodzi natomiast o ludzi na Majdanie, oni, wydaje się, że podjęli już decyzję, że koniec ze zwykłym staniem, czas na rozwiązania siłowe, a przynajmniej na takie, które pozwolą odetchnąć trochę i nie dopuścić do tego, żeby to Berkut dziś w nocy zaatakował Majdan. Jak będzie naprawdę, zobaczymy. Kijów, Bartłomiej Maślankiewicz, Telewizja Republika.
Bartku, serdecznie dziękuję za te relacje. I kolejny temat, wadliwy system czy błąd lekarza. Politycy domagają się wyjaśnienia przyczyny śmierci nienarodzonych bliźniąt. Do tragedii doszło 3 dni temu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Opozycja podkreśla, że ta sprawa to kolejny dowód na to, że minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powinien zostać odwołany. Koalicja broni szefa resortu i mówi, że tego rodzaju zdarzenia to łyżka dziegdziu w beczce miodu. Jan Korab. Bartosz Arłukowicz może pożegnać się ze stanowiskiem ministra zdrowia. Politycy opozycji domagają się zmian, bo minister nie potrafi naprawić złego systemu finansowania opieki medycznej, którego konsekwencją są tragedie ostatniego tygodnia. Mamy listę hańby, polskie szpitale, pogotowie i umierające dzieci. Najpierw prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie przyczyn śmierci 9-miesięcznej dziewczynki, która niemal godzinę w bardzo ciężkim stanie oczekiwała na transport z Zakopanego do szpitala specjalistycznego w Krakowie. Potem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku zmarły bliźnięta jeszcze przed narodzeniem. Ojciec dzieci oskarża lekarzy. Za późno zdecydowali o cesarskim cięciu. Minister Arłukowicz zareagował jedynie na Twitterze. Szpital we Włocławku. Kontrola konsultanta wojewódzkiego i krajowego do spraw ginekologii i NFZ. Kontrolę rozpoczyna też wojewoda. Marszałek województwa zadeklarował, że kontrolę rozpoczną także służby samorządu wojewódzkiego, który jest właścicielem szpitala. Prokuratura wszczęła też śledztwo w sprawie śmierci 6-miesięcznego dziecka, które zmarło przed tygodniem w szpitalu w Kutnie. Prokuratorzy sprawdzają, dlaczego specjalistyczna karetka, która miała przewieźć niemowlę, jechała z Łodzi do Kutna aż 3 godziny. Z zapisu rozmowy lekarki ze szpitala z pogotowiem wynika, że nie było karetki z lekarzem, a lekarka nie chciała karetki z zespołem ratowniczym. Jeszcze nie wyjechali, jeszcze nie wyjechali do jeszcze was nie w ogóle. Ma ich w ogóle nie ma. U was? No niestety nie. A nie da się jakoś albo inna? Oni dopiero są w łasku, przyjmują pacjenta po zatrzymaniu krążenia, będą jechali do Łodzi dopiero, także to może się... 2 godziny? No może przy tak, dobrych nie, przy dobrych wiatrach niestety. Jeśli to się dzieje w tak krótkim odstępie czasu, jeszcze dzieje się w tych sprawach związanych z pogotowiem i z karetkami pod rządami partii, która sprywatyzowała pogotowie w wielu powiatach i to prywatne pogotowie oszczędza jak może, a to na karetkach, a to na ludziach, a to na sprzęcie, po prostu chce zarabiać i dochodzi do tak drastycznych sytuacji, to rzecz jest systemowa. Przedstawiciele partii rządzącej bronią ministra, twierdząc, że tragiczne wydarzenia mają charakter jednostkowy, a winnymi są konkretni pracownicy służby zdrowia. Dlatego proponują, by służba zdrowia oczyściła się sama. W tej wielkiej beczce miodu, jakim są pracownicy polskiej służby zdrowia, i pielęgniarki, i lekarze, i ratownicy, no wystarczy właśnie jedna czy dwie takie łyżki dziegciu, a potem się źle mówi o całym środowisku medycznym, więc samo środowisko medyczne moim zdaniem powinno być zainteresowane, żeby wyjaśnić i wyeliminować takie przypadki. Opozycja nie pozostawia na Arłukowiczu suchej nitki. Były minister zdrowia Marek Balicki podkreśla, że Polska do tej pory nie wdrożyła rekomendacji Rady Europy z 2006 roku dotyczących bezpieczeństwa pacjentów. Polska jest jednym z 2 krajów europejskich, które nie przyjęły strategii w sprawie bezpieczeństwa pacjentów. I to jest odpowiedzialność ministra zdrowia. Eugeniusz Kłopotek z PSL przyznaje, że ostatnie wypadki nie są przypadkowe. W ten system wpompowaliśmy już tyle pieniędzy w ostatnim czasie i nadal jest źle, no ja czegoś nie rozumiem. A nieudane próby zmiany złego systemu to odpowiedzialność ministra zdrowia, który powinien ponieść konsekwencje. Honorowo złożyć dymisję. W najbliższy czwartek Sejm zajmie się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec Arłukowicza. Dziękuję bardzo. Ministra ma zamiar bronić Platforma i najprawdopodobniej koalicyjny PSL. Za odwołaniem jest cała opozycja. Jan Korab, Telewizja Republika. Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że chciałby powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która powróciłaby do umorzonej przez prokuraturę sprawy raportu o WSI autorstwa Antoniego Macierewicza. Niektórzy komentatorzy zwracają jednak uwagę, że to czysto polityczna zagrywka. Co więcej, zagrywka ryzykowna, która może obrócić się przeciwko PO. Komu więc na powstaniu tej komisji zależy najbardziej, a kto jest jej przeciwny? O tym Karolina Tomaszewicz. Czy kampania wyborcza będzie przebiegać pod znakiem straszenia PiS-em? Partia Janusza Palikota liczy na Platformę w sprawie poparcia Komisji Śledczej, która miałaby badać działalność Komisji Weryfikacyjnej WSI. 7 lat po publikacji raportu. Twój ruch jest od niedawna w polityce. Nie było wcześniej twojego ruchu i nie było partii, która by chciała rozliczać 4 RP.
Po drugie, rzeczywiście decyzja prokuratury przelała krople goryczy. Prokuratura apelacyjna umorzyła śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI. Czy powstanie komisja? Wszystko zależy od Donalda Tuska, który po powrocie z urlopu ma powiedzieć, czy Platforma wniosek poprze. Zdania w partii są podzielone. Za jasno wypowiedział się Radosław Sikorski, który był wówczas przełożonym Antoniego Macierewicza w MONie. Nie wiem, czy to poparcie będzie. Ja natomiast nie jestem przekonana, czy ta komisja ma sens z uwagi na to, że myślę, że bardziej ona zrealizuje oczekiwania Antoniego Macierewicza, który lubi szum wokół siebie i kamery, niż rzeczywiście cokolwiek wyjaśni. Pod wnioskiem podpisali się oczywiście posłowie SLD. Myślę, że premier wróci z ferii i podejmie stosowne działania. Wydaje się, że jest przesądzone, że ta komisja powstanie. Zdaniem posłów PiSu byłby to kolejny temat zastępczy. Tu nie chodzi o to, żeby pewnie łapać króliczka, tylko żeby go gonić i takie paliwa antypisowskie wykorzystywać, ale chodzi też przede wszystkim o to, żeby zamiast mówić o tym, co w ostatnich tygodniach, czy w ostatnim tygodniu, przecież wspomniałem tą listę hańby i po prostu dramatyczne okoliczności, w których umierają dzieci, do których albo nie przyjeżdża karetka, albo nie ma specjalistów, żeby zrobić prosty zabieg, to łatwiej będzie mówić o Macierewiczu. Według PiSu, gdyby taka komisja powstała, pierwszym świadkiem powinien być Bronisław Komorowski. Jako marszałek Sejmu w listopadzie 2007 spotykał się z oficerem rozwiązanych w WSI. Pułkownik Tobiasz był jednym z najważniejszych świadków w sprawie rzekomej korupcji przy weryfikacji żołnierzy w WSI. Nagle zmarł, więc nie doszło do konfrontacji z Bronisławem Komorowskim i przesłuchania go przed sądem. Rok wcześniej Bronisław Komorowski jako jedyny poseł Platformy głosował przeciwko likwidacji WSI. Rozwój wydarzeń potwierdził w 100%, że to Komorowski miał rację, a nie jego oponenci wtedy, więc o czym tu jeszcze Bronisław Komorowski może przed komisją mówić? No choćby o tych spotkaniach z pułkownikiem Tobiaszem między innymi. Przedmiotem działań tej komisji byłyby akty łamania prawa, które stwierdziła prokuratura w trakcie działania komisji i kuriozalna decyzja prokuratury. Z tymi sprawami Bronisław Komorowski nie ma niczego wspólnego. No nie widzę przedmiotu debaty komisji. Coraz głośniej mówi się o tym, że Platforma obiecała Ruchowi Palikota poparcie dla komisji. Przeciwko jej powołaniu jest Solidarna Polska. Oczywiście, że niepotrzebna, to jest chucpa. Jeśli jest potrzebna Tuskowi, to dla dwóch względów. Żeby pogrillować trochę Komorowskiego, który będzie przedmiotem niewybrednych kpin, jeżeli ujrzy światło dzienne część raportu Macierewicza dotycząca różnych zaszłości związanych z Bronisławem Komorowskim. Po drugie, do polaryzacji na prawicy, to znaczy wepchnięcia Macierewicza i przyklejenia PiSowi twarzy Antoniego Macierewicza, co dla Platformy jest zawsze korzystne. Na razie sondaże są nadal dla Platformy niekorzystne, a Ruch Palikota jest poniżej progu wyborczego. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. Stolica Apostolska zadowolona z rozmów w ONZ o ochronie dzieci podczas trwającego 8 godzin spotkania watykańskiej delegacji z przedstawicielami Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw dziecka. Rozmawiano o ochronie nieletnich. Jednocześnie Watykan podważył doniesienia jednej z amerykańskich agencji prasowych o księżach pedofilach i wskazał na błędne odczytanie danych zawartych w publikacji dotyczącej działalności Stolicy Apostolskiej za rok 2012. Szczegóły Karol Jałtuszewski. Amerykańska agencja Associated Press napisała niedawno o zawieszeniu w ciągu 2 lat przez Benedykta XVI prawie 400 księży za molestowanie dzieci. To sensacyjne doniesienie, które miało ukazywać rozmiary nadużyć pedofilskich w kościele, powoływało się na statystyki z lat 2011-2012, do których dotarła agencja. Tymczasem, jak wyjaśnił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi, informacja ta oparta została na błędnym odczytaniu danych zawartych w publikacji dotyczącej działalności Stolicy Apostolskiej za rok 2012. Najnowsze statystyki, które zostały opublikowane w rocznikach watykańskich, pokazują, że szczyt przypadł na rok 2011. Zawieszonych zostało wtedy blisko 250 księży. Od tego czasu liczby te zaczęły spadać. Informacje podane przez amerykańską agencję w szczególności dotyczyły działania Biura Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary, które zajmuje się m.in. doniesieniami o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych wobec nieletnich. Watykańska publikacja wymieniała m.in. 418 spraw, które zostały otwarte w kwestii oskarżeń o pedofilię.
Należy przy tym pamiętać, że wchodziły wówczas w życie nowe przepisy ułatwiające wszczynanie kościelnych postępowań dyscyplinarnych w takich przypadkach. Nie oznacza to jednak, jak przypomina ksiądz Lombardi, że liczba doniesień jest tożsama z liczbą księży zawieszonych czy wydalonych ze stanu kapłańskiego. To zazwyczaj oznacza, że około połowa z tych księży jest zawieszonych w pełnieniu swoich obowiązków za przestępstwa seksualne. Pozostali duchowni przyznali się do przestępstwa i sami poprosili o usunięcie ze stanu kapłańskiego. Ksiądz Lombardi zauważa, że znaczna część podjętych wówczas spraw dotyczyła lat poprzednich. I tak, o ile w roku 2011 liczba takich przypadków oscylowała wokół 300, to w rok później było ich już niewiele ponad 100. Ponadto w grudniu papież Franciszek ogłosił powstanie specjalnej komisji, która ma zwalczać przypadki pedofilii, a także oferować pomoc ofiarom nadużyć. Karol Jałtuszewski, Telewizja Republika. Islamskie państwo Iraku i Lewantu, radykalne ugrupowanie powiązane z Al-Kaidą, walczące w Syrii z reżimem prezydenta Bashara al-Assada, chce połączyć swe siły z syryjską opozycją. Tymczasem krajem targają kolejne zamachy bombowe. Dzisiaj świat obiegły dramatyczne zdjęcia pokazujące to, co było następstwem ataków na zajęte przez rebeliantów miasto Aleppo. Tu właśnie syryjskie siły rządowe zdetonowały bombę, co spowodowało eksplozję kilku samochodów i zniszczyło okoliczne budynki. W mieście na nowo wybuchła panika. Ludzie widoczni na nagraniach prowadzą chaotyczną akcję ratunkową. Rozpaczliwie przeczesują gruz i szczątki budynków, szukając ocalałych. Na razie nie ma oficjalnych informacji, ile osób w tym zamachu poniosło śmierć, a ile zostało rannych. I wracamy do kraju. Sawicki, Kalinowski, Struzik i Kosiński. To mają być lokomotywy wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego w nadchodzących eurowyborach. To efekt pierwszej wojewódzkiej konwencji wyborczej partii, na której przedstawione zostały pełne listy z okręgów mazowieckiego i warszawskiego. A w tle mamy coraz ostrzejszą walkę ludowców z Prawem i Sprawiedliwością, której stawką jest poparcie dla jednej z tych partii w nadchodzących wyborach na polskiej wsi. Bartłomiej Graczak. 6 mandatów, tyle ludowcy chcą ugrać w czasie eurowyborów. Na razie poznaliśmy oficjalne listy kandydatów w okręgu numer 4 i 5. Warszawską listę otwiera burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, mazowiecką obecny europarlamentarzysta. Kolega Jarosław Kalinowski, nasza lokomotywa. Na dalszych pozycjach znalazł się m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, były minister rolnictwa Marek Sawicki i młody rzecznik PSL-u Krzysztof Kosiński. My Polacy musimy być bardziej europejscy. Wczytać się w to wielkie przesłanie Jana Pawła II, bo wreszcie Europa oddycha równo dwoma płucami. Ludowcy złożyli kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie dzień przed konwencją. Jarosław Kaczyński poszedł krok dalej. W dniu mazowieckiej konwencji PSL-u wyruszył z wizytą do Wierzchosławic, miejsca narodzin chłopskiego premiera, gdzie wziął udział w ogólnopolskich obchodach 140. rocznicy urodzin Witosa. To rozwścieczyło ludowców. Zbliżają się wybory, dlatego bardzo często wielu nagle będzie cytowało Wincentego Witosa, mówiło o pragmatycznym wsparciu polskich wsi. I dobrze by było, żeby w momencie, kiedy będą się kłaniać tam na cmentarzu w Wierzchosławicach przed kaplicą Witosowi, żeby się uderzyli we własne piersi. Jarosław Kalinowski zarzuca PiS-owi hipokryzję. Twierdzi, że głosując za zakazem uboju rytualnego, formacja Kaczyńskiego odebrała wielu hodowcom znaczną część dochodu. To sprawiło, że producenci bydła w Polsce, rolnicy, ciężko pracujący, stracili 20-30% swojego przychodu. PSL twierdzi, że wynik negocjacji nad europejskim budżetem jest sukcesem. Jednak na rolnictwo Polska dostanie 4 miliardy euro mniej niż w poprzedniej perspektywie unijnej. Poprzedni budżet, bardziej korzystny dla rolników, wynegocjował rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ludowcy odbierają wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Wierzchosławicach jako akt cynizmu w walce o głosy polskich rolników. Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno oskarżał PSL o zdradę interesów polskiego rolnictwa. Widać zatem ostrą walkę o poparcie na polskie wsi, ale w tej zasadniczej rywalizacji w nadchodzących eurowyborach PSL nie będzie miał wiele do powiedzenia. Jak widać w najnowszym sondażu, rywalizacja będzie toczyła się między PiS-em, który uzyskał 37%, a Platformą, która ma 36% poparcia. W sondażach PSL balansuje na granicy progu wyborczego, dlatego zapowiadane 6 euromandatów przez Piechocińskiego można uznać za myślenie życzeniowe. Raczej PSL będzie balansował na progu i to będą góra 3 mandaty. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie ogłosiło swoich list do europarlamentu. Zapowiada jednak walkę o zwycięstwo. Ta nasza deklaracja jest prosta, łatwa i wiarygodna do sprawdzenia. My chcemy w polskiej polityce walczyć o taką większość, która samodzielnie da nam możliwość rządzenia.
a w polityce europejskiej możliwość wpływu na polskie sprawy. Jesteśmy partią, która w tej chwili prowadzi w sondażach, myśli o tym, żeby rozszerzać jak najbardziej środowisko polityczne, ale też jest oczywiste, że startujemy jako Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy lepszej Polski w lepszej Europie. Zrobimy to. Dla PSL-u eurowybory i wybory samorządowe będą walką o obecność w polityce. Formacja, która istnieje od 120 lat, robi wszystko, by zwiększyć poparcie. Jednak koalicję z samoobroną można uznać za klasyczny przykład chwytania brzytwy. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika. W trakcie prac nad ustawą o izolowaniu groźnych przestępców poseł PO Andrzej Halicki chciał wprowadzić poprawkę, która mogłaby wypaczyć sens całej ustawy. Tak wskazują niektóre media, powołując się na informacje przekazane przez posłanki Platformy pracujące nad nowymi zapisami. Halicki zaprzecza, ale o jego dwuznacznej roli w całej sprawie mają świadczyć SMS-y i pismo z sugestiami poprawek. Piotr Pawelec. Ustawa o izolowaniu niebezpiecznych przestępców ma odizolować osadzonych, którym w tym roku kończą się wyroki. Zamiast na wolność, patologiczni mordercy trafią do ośrodka odosobnienia i będą leczeni psychiatrycznie. O ustawie zrobiło się głośno z powodu bezwzględnego mordercy, pedofila Mariusza Trynkiewicza. W wyniku amnestii w 1989 roku zamieniono mu karę śmierci na 25 lat więzienia. W lutym wychodzi na wolność. Jak się okazuje, rządowa ustawa miała przeciwników w samej Platformie Obywatelskiej. Andrzej Halicki próbował wnieść autopoprawkę, nie konsultując tego z klubem ani z kierownictwem partii. Gdyby poprawka Halickiego została przyjęta, wykoleiłaby całą ustawę. Poseł PO chciał doprowadzić do izolowania przestępców nie ze względu na zaburzenia psychiczne, tylko ze względu na czyn, którego się dopuścili. Doprowadziłoby to do podwójnego karania za ten sam czyn. Mamy gdzieś zakulisowe działania jednego z posłów, ważnych posłów Platformy, który chce tę ustawę wyrzucić do kosza. To naprawdę jest niepojęte. I nie rozumiem tego dziwnego sojuszu części Platformy z mordercami. Dziwaczne, że do wojny buldogów pod dywanem w Platformie została użyta ustawa, która powinna być ponad wszelkimi podziałami. Choć Andrzej Halicki wszystkiemu zaprzecza, to o jego dwuznacznej roli w całej sprawie świadczą opublikowane przez TVN24 SMS-y i pismo z sugestiami poprawek. Kto opracował poprawkę do ustawy w sprawie przestępców seksualnych, którą przekazałeś Kabacińskiemu? To są uwagi ekspertów, na przykład profesora Kruszyńskiego. Poprawka była potem głosowana przez komisję. Nie przeszła. Julia Pitera, członek Komisji Nadzwyczajnej, pytana o zachowanie posła Halickiego, nie kryje zdziwienia. W przypadkach strategicznych projektów dla rządu i Platformy Obywatelskiej na zgłaszanie istotnych poprawek musi być zgoda prezydium klubu PO. Nie rozumiem tego i uważam, że powinno być wyjaśnione, bo to jest wbrew regulaminowi klubu, który bardzo precyzyjnie określa, na jakiej zasadzie poprawki mogą być zgłaszane do ustaw. Poprawka miała pochodzić od karnisty profesora Piotra Kruszyńskiego, eksperta twojego ruchu. Dlaczego forsował ją poseł partii rządzącej? W samej Platformie Obywatelskiej panują kontrowersje związane z ustawą. Kontrowersyjny do tego stopnia, że prezydent Polski skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, więc mamy do czynienia z ewidentną, normalną, standardową różnicą poglądów. Zdaniem ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego takie działanie to sabotaż. Próba storpedowania projektu ustawy pochodzącego z Ministerstwa Sprawiedliwości może być kolejną odsłoną konfliktu na linii Andrzej Halicki-Michał Królikowski. Wiceminister w resorcie sprawiedliwości był mocno krytykowany przez szefa mazowieckiej PO za wydanie wywiadu rzeki z arcybiskupem Hozerem oraz katolicką postawę w sprawie aborcji. Andrzej Halicki mówił otwarcie, że wiceminister powinien zostać zwolniony. Dziwi mnie, że tego rodzaju osoba jest w rządzie, jest wśród nas. Po tym wywiadzie wiceministra nie ma przypadku. Wszystko to ma jakieś swoje uzasadnienie i niestety to drugie, brzydkie dno. I najgorsze jest to, że to coraz częściej zdarza się nie tylko w innych partiach, ale przede wszystkim u mojego koalicjanta. O sprawie już został poinformowany przez członków PO sam Donald Tusk, który przebywa obecnie na urlopie w Dolomitach. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. A już teraz informacje ze świata sportu. Niespodzianki nie było i dobrze. Justyna Kowalczyk nie dała szans rywalkom w biegu na 10 km techniką klasyczną w Jakuszycach. Polka wygrała z ponad 40-sekundową przewagą i tym samym uczciła swoje przypadające na dziś właśnie 31 urodziny. A w trakcie biegu Kowalczyk głośno wspierali kibice, którzy co chwilę odśpiewywali jej 100 lat. Niewątpliwie pomogła jej też nieobecność najgroźniejszych rywalek. Norweżki, Szwedki i Finki na zawody na Polanie Jakuszyckiej nie przyjechały. Polka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi Teresę Jochałk przed Marit Bjergen.
A najwyżej rozstawiona wśród tenisistek Amerykanka Serena Williams sensacyjnie zakończyła udział w wielkoszlemowym Australian Open na 1/8 finału. Liderka rankingu WTA Tour odpadła po porażce z grającą z numerem 14 Serbką Aną Iwanowicz, przegrywając w setach 6-4, 3-6, 3-6. Wyeliminowanie młodszej z sióstr Williams to największa niespodzianka w rozpoczętej tydzień temu imprezie. 32-letnia zawodniczka, która dominowała w poprzednim sezonie, uchodziła wśród ekspertów za faworytkę tegorocznej edycji. Rywalizację na twardych kortach w Melbourne wygrała dotychczas 5 razy, a łącznie triumfowała w 17 turniejach z cyklu Wielkiego Szlema. A już jutro o 11 czasu polskiego o ćwierćfinał imprezy powalczy nasza Agnieszka Radwańska. Jej przeciwniczką będzie Hiszpanka Garbine Muguruza. I na koniec wiadomość dnia raz jeszcze. W związku z tym przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Dziś w Kijowie, na ulicach zgromadziło się około 100 tysięcy ludzi, wybuchły starcia między grupami zamaskowanych i uzbrojonych w kije mężczyzn i milicji. Zdaniem niezależnych mediów mogła to być milicyjna prowokacja. Milicja użyła granatów hukowych i gazu łzawiącego. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. W wyniku zamieszek przerwany został też koncert organizowany przez naszą stację. Solidarnościowy koncert, w którym jednoczyliśmy się z Ukraińcami walczącymi o swoje ideały, o rozwoju wydarzeń w stolicy naszych wschodnich sąsiadów. Na bieżąco informujemy na antenie naszej stacji, a także na portalu internetowym Telewizji Republika. I tak się dziś sprawy miały. O wszystkich najważniejszych poniedziałkowych wydarzeniach powiemy w naszych serwisach jutro o 16 i 19.45. U nas za chwilę pogoda. Ja za dzisiaj już dziękuję i życzę spokojnego wieczoru. Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent probiotyku Lactoram, zawierającego żywe kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus rhamnosus. Agnieszka Skalska, dobry wieczór Państwu. Początek tygodnia będzie śnieżny, ale też deszczowy. Śnieg ma sypać na północy i wschodzie kraju. Białego puchu nie zabraknie również w centralnej Polsce. Ale sprawdźmy, co szykuje nam pogoda w najbliższych godzinach. W nocy opadów śniegu należy spodziewać się na Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu. Na pozostałym obszarze opady deszczu. W pasie od zachodniego Pomorza przez Wielkopolskę, Mazowsze, Ziemię Łódzką po Lubelszczyznę również opady marznącego deszczu, powodujące gołoleć. Na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko. Temperatura minimalna od minus 13 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Wschodnia część Europy oraz Skandynawia znajdują się pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Duży mróz czeka jutro mieszkańców Wilna, Mińska i Moskwy. Tam termometry pokażą minus 11 stopni. Również Kijów będzie należał do najzimniejszych stolic. Z kolei najcieplejsze europejskie stolice to Lizbona i Ateny. Tam jutro nawet 14 stopni. Jutro w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Śnieg popada na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z kolei mrzawki i przechodzącej w deszcz ze śniegiem należy spodziewać się w Trójmieście i okolicach, a także w centralnej Polsce. Na drogach będą trudne warunki jazdy, dlatego prosimy kierowców o szczególną rozwagę. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, minus 7 stopni, natomiast na południu Polski termometry pokażą nawet 7 stopni na plusie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali, a biometr w całym kraju będzie niestety niekorzystny. We wtorek nadal zachmurzenie duże. Opadów śniegu spodziewamy się na północnym wschodzie, a deszczu ze śniegiem na Pomorzu i w dzielnicach centralnych. Temperatury wyniosą od minus 5 stopni na Podlasiu do 5 na Podkarpaciu. W środę pogoda bardzo podobna. Popada deszcz ze śniegiem, ale białego puchu też nie zabraknie. W czwartek dużo rozpogodzeń. W całym kraju termometry pokażą ujemne wartości. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie,
10 stopni poniżej zera. Drodzy Państwo, w najbliższych dniach zachmurzenie nadal będzie duże i całkowite. W drugiej połowie tygodnia ta tendencja ulegnie zmianie. Będzie znacznie więcej słońca, ale musimy również przygotować się na większy mróz. Dziękuję Państwu za to spotkanie, a na kolejne zapraszam już jutro. Dobrej nocy. Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent probiotyku Lactoram, zawierającego żywe kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus rhamnosus.